Tak gdzieś tu jest 20. No około 45 centymetrów. Dobra, pinie, no dobra, fak, dobra. Wow! No, pięknie, jo! Bo ogólnie w Kielcach nie ma nawet krytego skateparku, słuchajcie. Fajny teraz powstaje, ale oczywiście na powierzchni otwartej. A okazało się, że w Kielcach jest fajny spot, gdzie można sobie pojeździć w zimę. Co prawda jest tam zimno, ale są światła i można nawet sobie jakoś tam fajnie pośmigać. Także dzisiaj odcineczek właśnie z tego spotu. Także zapraszam do oglądania i trzymajcie się. Zostawcie łapeczkę w górę, wpadajcie do opisu, tam jest mój Instagram. Jakby ktoś szukał, zostawcie follow. No i co? A już my lecimy z vlogiem. Dobra, właśnie znajduję się tutaj już na tajemniczym spocie w Kielcach. I co, wbijam? Oczywiście miejscówki nie podaję, więc co, wbijamy. Żeby wam tutaj pokazać, jak to wszystko wygląda. W ogóle jestem tutaj pierwszy raz. Sami zobaczcie, hala duża. Fajna, generalnie na zimę. Generalnie mocno siedzi, no bo wiadomo, w zimę trudno z warunkami, jak tutaj jeździć w ogóle. Są małe rampki, mini. Wszystko elegancko. W ogóle, patrzcie na to, w ogóle tutaj jest światło. Sobie sami zobaczcie. Elegancko, mi generalnie mega siedzi ta miejscówka. Mamy tutaj oczywiście skutów, siema Jasiu. Siema Natalka. Musimy na z kamerą stoi. No sorry, ale zaraz tutaj wam będę pomagał. Ej, fajnie, nie, serio fajnie. Myślałem, że to troszkę gorzej wygląda. Jest małe echo? Jest małe echo, ale generalnie jest do przeżycia. Więc co, zaraz lecimy z jakimiś nagrywkami. 15:11. Do której gdzieś siedzimy? Nie wiem. Rock jak się? Aż się zmęczymy. Czy szybki room tour? Room tour skatepark? Można tak to nazwać? Room tour skatepark. Szybkie obejście o skateparku. Dobra, mamy rurkę. Dwumetrową. Ale ona może... Wow, ona się może ślizgać, nie? Ona się trochę przesuwa i ona jest też lekko źle zrobiona. Bo jak już się jedzie, jak już się jest tu, to czasem tak podskakuje, tak. No dobra, faktycznie. Dobra, mamy... Co to jest? To jest jakiś... Kicker? Kicker, dobra, okej. Okay. Boksiki. Okej, okay. Ej, fajny, kurde, skąd oni to wszystko wzięli? Oni to sami robili? Nie wiem. Dobra, tutaj. O, to jest fajne, nie? To siedzi fajnie, patrzcie. Taka ławka. No, w sumie. No, trzeba już być wyższy poziom jeżdżenia. Dobra, lecimy dalej. Dobra, lecimy dalej. Tutaj kolejny jakiś boksik. Fajny, też fajny. I co, i rurka płaska. Znaczy... O kurde, no nie wiem. No dużo tu jest fajny taki teren, nie? O, klimat, nie? Fajny ma to klimacik. Dobra, i tutaj mamy jeszcze... Takie rampki, ale generalnie te rampy są... No mocno zużyte. Mocno zużyte. Nie wiem, ile tutaj jest? Z 5 stopni może? Z 5, nie? Z 5-6 stopni, ale i tak w porównaniu do na dworze to jest w sumie ciepło. Dobra, to co? Lecimy z nagrywkami kimś, nie? Zgrzewkę? To nie jest chyba dużo, co? Chyba dobra rada. Dobrze! Dobra, siedzi, podwyższamy. Tyle, problem. No ile tu jest? Czekaj, tak gdzieś tu jest 20, no około 45 centymetrów. No to jest tak, nie no więcej. Dobra, pinie, no dobra, fak, dobra, 50, między 50 a 60. Wyrównać? Dobra, wyrównamy to, okej, dobra. Nie, jest idealnie, mówię wam, no sami pa... Dobra, skacz! Wow! Żyjesz? Ale dobra, przeżyty, dobra, żółwik. Tutaj mamy kickera. To co, na rozgrzeweczkę, whipy, nie? Yo!
Dobra. Wow, dwa? Nie no, Natalia dzisiaj w formie, nie ma co. Co ty możesz jeszcze tutaj zrobić? Kikles? No kikles, Beskidu. Tak dawno nie nagrywałem, że zapomniałem wszystkich nazw już. O, kikles, podoba mi się to. Aj, dobrze. Yo, dobrze siedzi. Bił Oskar, Oskar Kowalus. No dobra, bo no, masz rękawiczki, nie? Więc kultura tego wypada. Ty jesteś kulturalny chłopak. Tak, ja jestem kulturalny. Co tam? Zobaczcie nowości w moim rowerze. Oponki, Maxxis, normalnie. Nowe, w gruzie. Tak, w gruzie, oczywiście. Pajączek tutaj do ozdoby, na kierownicę. I patrzcie, najlepsze. Ledziki tutaj. Ej, weź to zapal. No właśnie nie mogę, nie mam baterii. A nie, baterii no to... powerbanku nie mam, nie? A. Więc przypał trochę. Jak ty zamontowałeś? Jak ty to zrobiłeś? To... Ale jak włączyłeś LEDy na wejście USB? A nie, bo to takie kupiłem, nie? A, dobra, myślałem. Okej, dobra, lecimy do Natalii. Gdzie jest? O, tu jest. Natalia jest uzbrojona, generalnie uzbroiliśmy ją w GoPro. Da się to zobaczyć. Ósemkę, tak. Tylko ty? Musisz, czekaj, zrobić tak. Tak, ja to bajer. Kurde, poczekaj, bo ty chyba to w pionie nagrałaś teraz. Kurde. Czekaj. Ej, dobrze to siedzi, nie? To zobaczmy, jak jest stan. Ej, żeby dobra jakoś. Ej, szczerze, jest giga spoko. Naprawdę fajnie. Ej, no. Dobra. Trochę krzywo, ale było. To lecimy z dwoma whipami. Dobra, da. Jajaj, noga zleciała. Dobrze. Dawaj teraz kikles, okej? Okay? Lecisz kikles. A właśnie Instagram Natalii, jak ktoś chce sobie wbić. Followujcie, bo ostatnio mało przychodzi, ostatnio mało. O, czekamy na sezon. Ale już nie ma sezonu, no. Właśnie, czekamy na sezon. A ty co, wiesz, jak ci mija dzisiaj, słuchaj, dzień, Oskar? Nie stresuj mnie, no. No ale co zrobiłeś, nie, dobra, co zrobiłeś dzisiaj fajnego dzisiaj? Nie mogę powiedzieć. dobra, okej, okay, lecimy, dobra. Nie no, ogólnie miejscówka fajna, minusy to że jest zimno. I w sumie to jest chyba jedyny minus. A plusy to jest to, że co? Że jest oświetlenie i generalnie jest tu ciepło mega. Dobra. Ajajaj, dobra, muszę też z innej strony to generalnie nagrywać. Bo z tej strony, słuchajcie, kadr wygląda 100 razy lepiej i perspektywa jest, słuchajcie, lepsza. Jo, oj, no. Yo, dobrze. Zbyt dobrze boksów. Okej. Okej, dobra. I czekaj, może to trochę... Tak, bo ja od tej strony. No. To musi być bardziej w tamtą. Okej, czyli co, przenieś to? No, chyba tak. Dobra, chodź tu, Oskar, przyda się dzisiaj do czegoś. Chodź tu, musimy to przenieść. Lecimy, widzowie, z kickerem, z kickera na boksa i w ogóle się salto jakieś... Nie, dobrze. Ej, dobrze, się dobrze. No, nie narzekaj. Dobra, lecisz, dawaj. Dawaj, teraz to jest twoja chwila. Dawaj, lecimy. Nie no! Natalia, ty się prujesz, że ty pod rubą hulajnogi. Nie, no super! Wow! Oskar sobie siadł kulturalnie. Dobra, dawaj, lecisz. Po prostu. Nie, no z podrumą hulajnogi, z podrumą. Nie, z podrumą. No i
pięknie, jo! Nie, no elegancko. Kurczę. To możesz nie dawać tyle prób nieudanych, bo to jest tak ziemniakowy. Znaczy jest ziemniakowy, po prostu są warunki złe, powiedzmy sobie szczerze. Wy teraz pewnie siedzicie tam cieplutko, gracie Fortnite, a my siedzimy tu jest z minus 20 gdzieś, słuchajcie. To ty się brujesz, a to ty grasz tam w Fortnite. Nie no, słuchajcie, jest tutaj jest jakieś 5 stopni, jest zimno, wy teraz pewnie siedzicie, grzejecie się przed komputerami, a my tutaj nagrywamy, widzowie, bo jest zimno w ciul. Dobra, jest godzina, która jest godzina, Oskar? Bo dobra, zobaczymy tutaj. 16:19 i właśnie pośmigaliśmy i zawijamy. Która jest 16:19? Tak. To ile my tu byliśmy? Od... Nie, tak naprawdę od 14, jakoś po 14 byliśmy. 14. Dobra, czyli około 2 godzin. Około 2 godzin tutaj byli. Dobra, wytłumaczę wam normalnie, jest tu zimno. Raz, że zimno, fajnie. Ale jest zimno, fajnie było. No ale spadamy generalnie, gasimy światło. Nic nie widać. Nic nie widać generalnie i tyle. To czekaj, podziękujemy, ja powiem, że dziękuję i do widzenia. O co? Jeszcze przyjdzie. Nie, to już muszę zrobić normalnie. A, to dzięki. A, dobra. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Nie, bo chciałem być po prostu kulturalny i podziękować, nie? Kulturalnie. Chciałem podziękować kulturalnie. Ja jestem kulturalny człowiek, więc chciałem tutaj podziękować panu. Jak jest inaczej pan cieć? Pan cieć inaczej. Pan strażnik. Pan... Nie. Stróż! Nie. To jest ten. No jak ma ten w szkole się nazywa ten cieć? Konserwator. Portier, dobra, spadamy. Dobra, patrzcie jak w ogóle pruszy śnieg. Jest zima, bo jest zimno, więc to spadamy, siema.